Ladies and gentlemen. Weź bucha. Nie ściemniaj. Nie mamy pojęcia o fajce wodnej. Nie mamy. No nie mamy. Nie znamy się na tym zupełnie. Na tytoniach również. Witamy was w kolejnym odcinku Weź bucha w chyba waszym ulubionym składzie. Tutaj jest Konstanty Brzęczyszczykiewicz. Cześć, cześć. Ale Konstanty. Nie pomyliłem się, bo ja mam problemy z dykcją generalnie. Ja też. Nie będziemy robić żadnych recenzji tytoni, bo stwierdziliśmy, że to się robi powoli nudne. Dlatego, że to jest tak jakby recenzować stare jajecznicy. Tobie smakuje, a komuś innemu nie będzie smakowało, prawda? Jaki jest dzisiejszy temat tego odcinka? Ten odcinek nazywa się Pomarańczowy Czarodziej bez różdżki. Dobrze. Dobrze. Porozmawiajmy. W ogóle wiedziałeś o czymś takim, że w internecie jest firma, która sprzedaje różdżki z Harry'ego Pottera. Można sobie za 50 funtów z darmową przesyłką kupić różdżkę, nie? I to opakowaną, stary, wiesz, w takie drewniane pudełeczko, wyściełane aksamitem, stary, jak z Harry'ego Pottera. Jakbyś od Ollivandera, stary, różdżkę kupił. Teraz wy nam powiedzcie, czy kupilibyście swojej dziewczynie na walentynki, bo niedługo się zbliżają, różdżkę za 50 funtów, bo to jest... Tak, bo to jest mój pomysł na prezent, nie? Zresztą Kasia sama zaproponowała taki pomysł, nie? Więc to jest, wiesz... Spytałem się Maćka, czy gdybym kupił sobie taką różdżkę za 50 funtów, to stałbym się czarodziejem. Nie, że nie liczy się różdżka, tylko liczy się czarodziej, nie? Aha, czyli jakbym sobie kupił magiczną różdżkę, a jestem chujowym czarodziejem, to generalnie nic by z tego nie wyszło. Exactly. Dobrze. Dobrze. Ale generalnie właśnie jest taki sklep, który sprzedaje tego typu właśnie pierdoły. I dzisiaj jeszcze w ogóle też widziałem taką zajebistą opcję. Możesz sobie kupić huba USB. No i jest stary taki hub USB. Rozgałęziacz. Który wygląda jak świnia, stary. Jest cały różowy. I ma takie dziury, stary, w sobie cztery. I dostajesz, stary, do niego jeszcze cztery małe pendrive'y w kształcie świn. Jak je wepniesz, to wygląda jakby świnie ssały suty. Taka dygresja, stary. My się dzisiaj oglądałem wywiad Konstantego Kwasa z jednym z polskich raperów i pytał się go, jaka jest twoja ulubiona pozycja seksualna. On powiedział, wiesz co on powiedział? 71. I tak wszyscy, ale co to jest 71? Wiesz co to jest 71? Nie. Za chwilę nie wiem. No. Ale z czym się kojarzy 71? To jest 69 i dwa palce w dupie. Bo o tych palcach mówił, nie? To cię zainspirowało do działania. Tak. O Jezu. W ogóle, wiecie, musimy się cieszyć wolnością internetu, nie? Póki możemy. Właśnie, co z tym akta? No, akta srakta, nie? Mi się zrobiło trochę przykro Zbyszka Hołdysa, że go ludzie zaczęli pisać, że jest grupy, że jest gruby, że jest idiotą i tak dalej. Jest generalnie tak, że ludzie trochę przegięli, nie? Ale z drugiej strony na przykład takie gadanie ze strony Zbyszka Hołdysa, nie, że akta to nie jest żadne prawo, nie, i tak dalej, no to jest niestety prawo, bo to jest tam akt jakiś międzynarodowy, nie? Ale wiesz, a to jest to wszystko... według polskiej konstytucji jedno ze źródeł prawa, nie? Więc jeśli podpiszemy, jeśli ratyfikujemy ten akt, nie, międzynarodowy. Beatyfikujemy, no to wtedy mamy przejebane. A nie wiem, czy ty widziałeś, dzisiaj się chyba na Wykopie pojawił taki wpis, że jest zapis w akta i generalnie zapis, czy to w konstytucji, czy już nie pamiętam gdzie. A generalnie tam jest kilka takich zapisów niejasnych, nie? Jakby, które można interpretować na, nie wiem, cztery różne sposoby. Właśnie, ale... I wiesz, i to, o co teraz chodzi, nie? I jeśli nie masz... Jeśli nie możesz tego jakby jasno zinterpretować, to interpretujesz to w ten sposób, jakby wybierasz tą interpretację, która jest zawarta w dokumentach, które były jakby omawiane podczas ustalania tej umowy. I wszystkie te dokumenty są tajne, nikt nie zna ich treści. A powiedz mi, czytałeś akta? Tak szczerze. Czytałem, no. Całe czytałeś akta? Całe. Ja nie czytałem, ale ja, wiesz... Wiesz co, bo ja bardzo lubię dobre książki, nie? I dlatego czytałem akta. Ale akta srakta, na pewno się nie? ze mną zgodzi, że tak naprawdę te wszystkie byłeś na... Manifestacji? Właśnie. Nie byłem. Nie byłem. Wiesz, po tej pamiętasz, co się działo na... Pod krzyżem. Nie pod krzyżem. W Święto Niepodległości? Nie. No właśnie, nie było cię tam.
A tam był a to taki... wtedy co spalili ten ten no sam... co ten no, radio, no, wiem, wiem, co, wiem. Co ten wóz telewizyjny rozjebali. No więc generalnie akcja jest tego typu, że od tego czasu jak idziesz na takie manifestacje, to trzeba się liczyć z tym, że bierzesz ze sobą jakieś kurwa cegły, no już stary. Ale jak ty się odnosisz do takiej manifestacji? Nie uważasz, że tak naprawdę te wszystkie manifestacje są generalnie biorą się z niewiedzy Polaków? No wydaje mi się, że tak, że bierze to się z niewiedzy Polaków, ale generalnie wygląda to chyba w ten sposób, że tak naprawdę cały ten akt jest tak skonstruowany, że nie ma osób, które by go rozumiały i jakby wiesz... w 100% ale... i były takimi osobami, nie? Czy... chodzi mi o to, że jeśli Hołdysowi się wydaje, nie? Że on rozumie ten akt w 100%, to nie rozumie go w 100%, tak samo jak ja go nie rozumiem w 100%. Ale i nie ma... Dokładnie, ale... i nie ma, i jakby cała ta dyskusja jest bez sensu, tak? Sens jest tylko taki, że obiektywnie nikt na tym z normalnych ludzi nie zarobi, tak? I nie mówię tu o tobie czy sobie, tylko nie, no na przykład taki Kazik Staszewski nie dostanie więcej pieniędzy, jeśli to podpiszą, nie? Czy Kukiz, zresztą Kukiz na przykład sam to powiedział, nie? Że on raczej nic na tym nie zarobi, więc to się nikomu nie opłaca, tak? A z takich śmiesznych akcji, nie wiem czy ty widziałeś, korzystasz z Pirate Bay'a w ogóle? Nie. Na Pirate Bay'u jest teraz reklama na stronie głównej, bo tam mają Doodle, nie? Tak jak na Google. I teraz każdy może zgłosić, każdy artysta może się zgłosić i za darmo będą takiego Doodla z twoją grafiką. Słyszałem o tym. No i Paulo Coelho się zgłosił i powiedział, że popiera Pirate Bay'a i dzięki nim wzrasta mu sprzedaż w księgarniach. Nie? Więc jakby generalna opcja jest tego typu, że żeby ludzie kupowali coś w internecie, to musisz mieć dobry produkt w dobrej cenie. Nie? Ja kupiłem teraz sobie film na Blu-rayu. Czarny łabądź albo łabędź, nie? Jak to ludzie mówią różnie. Czarny ptak. Czarny ptak, nie? No i kupujesz sobie oryginalny film, nie? I co na początku masz, stary, w takim oryginalnym filmie? 4 reklamy, nie? Pod rząd. A ściągasz sobie film w jakości HD z Pirate Bay'a i nie masz tych reklam, stary. No tak kto daje ci lepszy produkt? Darmowy Pirate Bay, nie? No jest, wiesz, jest za darmo, stary, i nie masz tych reklam, wiesz co mi chodzi? A zapłaciłem za płytkę 5 dych i mam reklamy jeszcze stare, nie? No i to ale... się nie opłaca się po prostu jakby w takim momencie ja siedziałem i się wkurwiałem, nie? Bo co mnie obchodzą te filmy, które... Czyli ty tak naprawdę masz akta w dupie. Wiesz, no ja mam akta w dupie do tego momentu, do którego mi nie wejdą po prostu, wiesz, na łącze internetowe, nie? I nie będą mi po prostu ale sprawdzali. Ale zauważ, że to się wzięło pakietów, z tego, nie? Że jak ludzie przeczytali o akta w internecie, pierwsze słowa, ktoś tam skomentował, na pewno ktoś tam rzucił hasło akta. Równa się, co przeciętny Polak zrozumiał pod hasłem akta, stary. Zablokują nam internet, nie będziemy mogli robić nic praktycznie. No. Nie będziemy mogli nic ściągać, pirackie systemy operacyjne ma co dziesiąty Polak tak naprawdę ma legalne oprogramowanie w komputerze. No. Także 90% Polaków, stary, korzysta z nielegalnych systemów operacyjnych. Tak jak ty. I co? Nie, ja tutaj mam, ja mamie oddałem komputer z nielegalnym. To mama pójdzie się! I powracając do tego, co powiedziałem, no stary, ktoś rzucił hasło, ktoś rzucił jakieś tam hasło, źle to zrozumiał i ludzie zaczęli to rozumieć w ten sam sposób, ani razu nie spoglądając na akta, nie czytając tego, ja też tego nie czytałem, dlatego staram się nie wypowiadać na ten temat jakoś tak specjalnie negatywnie. No, no wiesz, ja mam do tego taki stosunek, że wszystko jest okej, nie? I... wiesz, no jest taka sytuacja, że idziesz do sklepu i fajnie jest kupować na przykład, nie wiem, w GoSporcie czy gdzieś oryginalne Nike, nie? Za które płacisz 600, a nie podrabiane, nie? Wiesz o co chodzi? Że jakby chciałbyś dostawać produkt, za który płacisz, więc to jest spoko, nie? Ale jedyne czego się boję to, że po prostu w pewnych sytuacjach może dojść do takiego absurdu, że ktoś uzna, że na przykład to, że ty sobie ściągasz prywatnie film jakiś tam piracki z internetu, to już jest taką szkodą dla nich finansową, stary, że ci wejdą po prostu na billing, nie? I no na billing, tak to nazwijmy, tak? I będą sprawdzali po prostu ten twój dostawca internetowy, tam, nie wiem, UPC czy coś w tym stylu, będzie zobowiązany do sprawdzania twoich pakietów, nie? A wtedy ale... wszystko, co wysyłasz, tak naprawdę może być pogwałceniem praw autorskich, nie? Ale wyobraź sobie, bo wiesz, tam stało... są takie zapisy, że na przykład nie możesz kogoś cytować, nie? Rozumiesz, no to... Ale wyobrażasz sobie, co by się stało, gdyby się wzięli do każdej osoby, która ma nielegalne oprogramowanie w komputerze, stary? Przecież to jest nierealne. Pół Polski by się działo. Pół? Dobrze. Dobrze. Uliczny kombajn. Wiesz, że chciałem kiedyś robić coś takiego, spytać ludzi o... To jest fajna sprawa. Chodzisz z mikrofonem i pytasz ludzi o różne rzeczy.
Dobrze. Dobrze. A widziałeś, co teraz robią lekkostronniczy, że tam mają układ z Nokią i filmiki pokazujące na funkcjonalności Nokii Lumi i tam gościkowi właśnie tam Markowicz i Paciorek z tego pokazują, nie? Że tam możesz sobie SMS-ka wysłać. Nie, oni o tym opowiadają? Nie. Nie oglądam ich. Nie oglądasz? Nie. Dlaczego? Dobrze. Dobrze. Mówimy wam papa, bo już, no to cześć. Cześć. Ej, masz sztucznego kutasa? Mam. Wej go przynieś. A ty go wsadzałeś sobie? Chciałem. Nie, to jest Kamila. Lecz otwórz buzia. Nie. Po co? Może?